Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym wymienimy końcówkę drążka w 60. Niby prosta rzecz, ale kurde, trzeba się trochę ostukać. Dopiero po zastosowaniu takiego patentu udało mi się go wybić, ale wcześniej stukałem kurde młotkiem. Już myślałem, że nic z tego nie będzie. A mówię, trzeba to zmienić, bo to przecież tak być nie może. Nie wiem, czy tu kalamitka powinna być, czy nie. Jakieś wejście tutaj jest na coś. Może po wymianie kierownica jeszcze będzie lżej chodzić. Ale bez szlifierki i tak się nie obędzie, a to dlatego, że zostawiłem tutaj tą nakrętkę niepotrzebnie. I teraz się wszystko obraca. Dobrze, że jest trochę luzu tam, to szlifierka podejdzie. Dlaczego ją zostawiłem, tę nakrętkę? Bo nie wiedziałem, czy to kurde w ogóle wyjdzie. To mówię, potem by się jej nie nakręciło, bo gwint przecież jest skoszony od młotka. A druga sprawa, bałem się o lampę, bo jakby to wszystko wyskoczyło, to ten drążek kurde by gdzieś poleciał. Aj! Dobra, tnijmy. Bez problemu wyszło. Ja teraz poluzuję te wariatory. Ja nie wiem, czy to jest skręcane, czy jak to jest kurde zrobione. Jakoś to przecież musi być przemyślane wszystko. Jak to jest zrobione? O kurde, to nie jest na gwint. Jak oni to wymyślili? No lekkie zaskoczenie. Takich rzeczy w maluchu nie było. Było na gwint. No dobrze, to znaczy, że tu jest prościej wszystko przemyślane. Kurde, na burze się zbiera. Ja nie mam tej końcówki kupionej. Zakładam starą na przyboś. I uciekam gdzieś kurde pod wiatę. Pod szopę. Wybrałem się żukiem do tej agromy, bo trzeba go też przy okazji zatankować, bo już jest na rezerwie. Ale nie ma się co dziwić, jak się szybko jeździ. No, to szybka podmianka. Póki nie ma deszczu, jeszcze przesmarujemy maszynę. Ogólnie odcinek miał być z serwisu 60, ale wyszło jak wyszło. Oto to. Najpierw te śrubki przykręcę, a tu jest nakrętka samokontrująca się. Ale jak bardzo ją wkręcić, to tego to nie wiem. Może aż kurde dalej się nie da? Nie wiem, nie powiem wam. Chyba starczy. Musi być dobrze, tu się nie da źle zrobić. To cóż, trzeba to teraz przesmarować. Wszystkie kalamitki jakie są to. Jakie są w układzie, to przesmaruję.
się zastanawiałem, którędy smar będzie wychodził. I ładnie wychodzi górą. Tymi szczelinami tu od góry. Jak wszystko, to wszystko, żeby już dwa razy do tego nie podchodzić. Tu wygląda, że na tym drążku nie ma po prostu fabrycznie już kalamitek. Do piast jeszcze nałożę smaru, ale nie mam Francuza, to odkręcę to kluczem do filtrów. Też powinno dać radę. A, poszło. Oczywiście wrzeszczotę, bo nim najlepiej się nakłada. Nie tak strasznie dużo, bo koło będzie brudziło. A też jak się tak super fest nałoży, to się jej odkręcić potrafi. Olej w silniku zmieniłem kilka dni temu na szybkości. Nawet widać, że inny kolor filtru jest. Ale to już było w tamtym roku, kurde, w odcinku, więc nie chciałem się powtarzać. Pójdzie czy nie pójdzie? Pójdzie. Jednak patent z tym, kurde, kluczem do filtrów jest dobry. Nie każdy Francuz obejmie tak dużą śrubę. Oczywiście, jak pięknie polakierowane koła, to szkoda psuć lakieru, ale tu nie szkoda. Co dalej? Dalej to chciałem posiać trochę siewniczkiem warzyw na polu, ale mokro jest i chyba nie da rady. Nadałem gotowi madło, bo łańcuch spadał. Trzeba było to wycentrować wszystko, żeby miało ręce i nogi. I trochę ten łańcuch przerdzewiał, to go maźniemy olejem, żeby lżej chodził. Jarek, a co ze starym Ursusem? A wszystko w porządeczku. Wyprowadziłem go właśnie, żeby trochę słońce go zobaczyło. I tutaj taką lampę też mu dołożyłem, żeby nie było tak łyso z tyłu, bo żadnej lampy nie ma. Dobre i tyle. Może nie za pięknie to wygląda, ale przynajmniej jest lampa. On tu z przodu fajnie ma przemyślane smarowanie piast, bo ma kalamitkę. Tylko że akurat ta kalamitka z tej strony nie działa, więc zanim go odpalimy, to jeszcze tutaj dołożymy to wotu. No to z tego względu, że po tym piaskowaniu to starałem się wszędzie, gdzie tylko można było, dołożyć smaru. Ale tu akurat się nie dało, bo kalamitka nie działa. A tu trzeba bardzo delikatnie, bo wiadomo, lakier, te sprawy, żartów nie ma. O, ale tu jest, można by rzec, pięknie. Nie trzeba nawet nic dokładać. No, ale jak już odkręciłem, to dołożę. Troszkę smaru musi wyjść, na to się nic nie poradzi. Spadnie. Dobra, to z 60 ucieknę, a starym pojedziemy po podziabane drzewo. To uruchamiajmy ten prawie 60-letni sprzęt. Wysoko teraz będzie i przyczepka może szorować
tył przyczepki może szorować o ziemię. A, koła od słońca się przykrywa. Nie, powinno dać radę. Może się nic nie uszkodzi. Jedzie się. Ile drzewa nadziabałem? Kurde. Taczkami za dużo roboty. Lubicie dziabać drzewo? Ja to lubię. Całe moje dzieciństwo to w dużej mierze dziabanie drzewa. Z zamkniętymi oczami siekierą mogę działać. A sosna do rozpalania najlepsza. Aż za dobra. Kiedyś to tylko wierzbą się paliło. Sosna to był rarytas. Bo idzie tylko do rozpalania. Jarek, panele zakładaj. Na czym? Na eternicie? To trzeba na spokojnie. Ja tam wolę mieć kontrolę nad piecem. Uaa! Się nie zmieści wszystko. Tyle nadziabałem. Ale przyczepka fest. Do wiwatu naładowana. Buty wycieram, jakbym do domu wchodził. No i tu się trzeba kurde zatrzymać. Pięknie. Kurde! Jak to się stało się? Na każdym kroku trzeba uważać. Gibnęło się i cześć. No to cóż, na dzisiaj to by było na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!